Witam w kolejnej prezentacji, tym razem nóż firmy Kizlau, jak to woli. Jest to model Mars, wypuszczony jako nowość na ten rok. Pierwszy raz pojawił się na targach IWA w Niemczech. No i tutaj już pierwszy egzemplarz, który udało mi się przywieźć. Już nowa linia, podpisywana po angielsku, z myślą o rynkach trochę bardziej zachodnich. Model nazywa się Mars, niestety nigdzie nie znalazłem rozwinięcia tego skrótu. Rękojeść, jak widzicie, wykonana z gumy, z elastronu. Sam nóż w konstrukcji full tank, tutaj nawet widać jeszcze, że metal dochodzi do samego końca, aż do dziurki na linkę. Sama rękojeść niezbyt duża, natomiast bardzo wygodna, świetnie leżąca w ręku i przez tą gumę naprawdę nóż leży bardzo pewnie w dłoni i nie ma szans, żeby on się wyśliznął w czasie pracy. Zbrocze zrobione raczej dla wyglądu, nie ma chyba żadnej funkcji w tym nożu. Bardzo wysoki szlif, praktycznie mamy tutaj pełny płaski. Tutaj hologram zaświadczający autentyczności, chociaż akurat Kizlau nie widziałem jeszcze podrabianych przez Chińczyków. Stal, z jakiej wykonany jest nóż, to japońska AUS 8 i Kizlau chwalił się nawet na targach certyfikatami, a więc jest to stal oryginalna z Japonii, a nie chiński odpowiednik AUS 8. Hartowana jest w przedziale 58-59, przy czym nie jest krucha. Akurat Kizlau bardzo dobrze potrafi tą stal zahartować i potrafi z niej wyciągnąć naprawdę maksimum, co można. Pochewka wykonana z tworzywa sztucznego, to nie jest kydeks, natomiast jest bardzo dobrze uformowana. Nie ma tutaj żadnych luzów. Mamy pod kciuk rampę i rosyjska wersja Tecloka. O tyle fajniejsze, że mamy tutaj podłużne otwory, dzięki którym te śrubki możemy troszeczkę przesuwać, a więc te otwory podłużne plus bardzo długie otwory tutaj sprawiają, że możemy nóż zamontować naprawdę pod każdym możliwym kątem. Jakby dużo więcej tych opcji mamy niż w wypadku tradycyjnego Tecloka. Tu mamy otwór drenażowy. Co do wymiarów noża, mamy około 12 cm ostrza, całość ma około 24 mm, a więc całkiem fajnie zachowane proporcje. Grubość klingi to 3,5 mm, przecież jak na tak niewielki nożyk to całkowicie wystarczy. I w najszerszym miejscu to jest 3 cm. Co do wagi noża, gramy sam nożyk, a więc nie za wiele, jak ma jednak średniej wielkości fixet, i całość z pochewką 192 g. Bardzo fajny fixet, zarówno w teren, jak i jako mniejszy nóż do lasu. Myślę, że świetnie się sprawdzi, przede wszystkim rewelacyjna rękojeść. Dzięki i zapraszam do oglądania kolejnych prezentacji.